Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o książce, której jeszcze nie przeczytałam, ale która mnie wciąga. Książka pod tytułem Fenomen sumienia. Fenomen sumienia. Jest to praca zbiorowa pod redakcją profesora Dariusza Adamczyka. Profesor jest teologiem. I książka ta jest zbiorem artykułów księży, ale też osób świeckich, psychologów, socjologów. Na przykład jest artykuł pani Anny Wileczek Słowa sumienia, sumienie słowa, językowo-literacki obraz sumienia w polszczyźnie. Przeczytałam ten rozdział. Naprawdę jest ciekawy. Zachęcam. Ale też na przykład ksiądz Tomasz Siemieniec, Idea sumienia człowieka w Biblii hebrajskiej i greckiej. Jak ktoś chce tak spojrzeć na problem. Bogumiła Witkowska, Zdrowe i niezdrowe poczucie winy, aspekty psychologiczne. Ksiądz Mieczysław Rusiecki, Sumienie normą normującą i normatywną. Na przykład ksiądz Stanisław Dziekoński, Formacja sumienia w refleksji pedagogicznej Kościoła. Bardzo ciekawe artykuły, które pokazują sumienie z różnych perspektyw. Naprawdę można przybliżyć się do siebie samego, do pytania, czy do odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem, będąc człowiekiem. Tutaj na zewnętrznej stronie książeczki są dwie recenzje i przywołam tutaj recenzję księdza profesora, doktora habilitowanego Andrzeja Gretkowskiego. Recenzowana praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Adamczyka dotyczy zagadnienia, które w każdym czasie stanowi niezbywalną wartość. Jest ona owocem pracy autorów duchownych i świeckich z różnych ośrodków akademickich, co składa się na to, że ukazuje wieloaspektowo różne ujęcia sumienia. Autorzy, analizując fenomen sumienia, podejmując kwestie jego istoty, struktury, funkcjonowania, roli, wskazują jednocześnie na godność człowieka jako osoby ludzkiej. Wyodrębniają też praktyczne wskazania celem formowania dojrzałego sumienia. I tak dalej. Już widzicie, że jest pozycja bardzo ciekawa. Przytoczę jeszcze kawałeczek ze wstępu napisanego przez profesora Adamczyka. W dziejach współczesnych, określanych mianem kryzysu moralnego, trwa stan napięcia i walki o autentyczną, obiektywną wartość moralną. Fundamentalną pozostaje dla człowieka kwestia odkrywania własnej tożsamości, sensu i celu życia, co ściśle wiąże się z pytaniem o sumienie. Nawet jeśli wielu nie stawia, czy nawet nie uświadamia sobie tego typu pytań, nie zmienia to faktu, że należą one do zasadniczych kwestii egzystencjalnych. Kwestia sumienia należy do najbardziej intymnych w życiu człowieka. Tu kształtuje się jego wielkość, jakość życia w prawdzie i dobru. Człowiek dzisiaj jest zafascynowany wolnością, można powiedzieć chory na wolność, co nie zmienia faktu, że wolność jest niezbywalnym atrybutem osoby ludzkiej, wyrazem człowieczeństwa. Podstawą wolności jest obiektywne rozumienie odkrytej prawdy, także tej ujawnianej w sumieniu dotyczącej ludzkiego postępowania. Stąd można przyjąć, że sumienie stanowi normę wolności. Może się ono określać tylko przez prawdę, która jest granicą wolności sumienia, co wiąże się z odpowiedzialnością. Postawa odpowiedzialności jawi się jako podstawowy wymiar człowieczeństwa. Potwierdzenie osobowej godności ma charakter dynamiczny, może być pogłębiona, umacniana. Odpowiedzialność jest znakiem dojrzałości, której wyznacznikiem jest prawe sumienie. I tak dalej. To jest tylko fragment ze wstępu. Polecam. Ja zabieram z sobą w drogę tą książkę i będę ją studiowała dalej. Jestem ciekawa, co tam odkryję. Fenomen sumienia.
praca zbiorowa pod redakcją profesora Dariusza Adamczyka. Zapraszam, pozdrawiam.